Człowiekowi wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Na to wychodzi, że Bóg dał nam wolną rękę, wybór. Każdy z nas decyduje, co kolejnego dnia będzie robił, czy opowie się za tym, co złe, czy za tym, co dobre. W czasie Jezusa już też taki wybór był. Ludzie mogli wybrać pomiędzy złem a dobrem, pomiędzy Jezusem a Barabaszem. Kogo wybrali, to wszyscy pewnie wiedzą. Od nas samych zależy, jak będzie wyglądał kolejny nasz dzień, czy całe nasze życie. Wszystko zależy od tego, kogo wypuścimy w swoim życiu na wolność. Czy to będzie Jezus, czy to będzie Barabasz. Jeśli wypuścimy Barabasza na wolność, no to zmienimy się. I to zmienimy się na gorsze. Jeśli my zmienimy się na gorsze, zmienią się nasze rodziny, nasze domy, a nawet wioski czy miasta. Świat wygląda tak, jak wygląda, ponieważ świat wypuścił Barabasza na wolność. Ale my, każda osoba indywidualnie może wypuścić albo Barabasza, albo Jezusa. Każdy z nas niech zdecyduje, czy w jego życiu będzie puszczony na wolność Jezus, czy Barabasz. Dobro, czy zło. Bóg, czy diabeł. Nie ma czegoś takiego jak pozycja neutralna. Jest tylko Bóg i jest tylko diabeł. Jest tylko Jezus i jest tylko Barabasz. To nie jest tak, że będę robić trochę dobrze, a trochę źle i jakoś tam będzie. Jeśli będę robić trochę źle, a trochę dobrze, no to wybrałem Barabasza. Jeśli wybiorę Jezusa, to tylko On dobre rzeczy w nas może czynić, w naszym życiu, w naszych rodzinach. I każdy powinien to sobie przemyśleć. Każdy powinien wiedzieć, czy chce wypuścić Jezusa i żyć zgodnie z tym, co mówi Biblia. Czy wypuścimy Barabasza i będziemy żyć zgodnie z tym, co nam daje świat. W tym świecie niewiele jest dobrego, a praktycznie prawie że same zło. Niech każdy zdecyduje, czy w jego życiu na wolność zostanie wypuszczony Jezus Chrystus czy Barabasz. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Niech was Bóg błogosławi. Boże, ja Tobie śpiewam. Chcę podziękować Ci za Twoją miłość i łaskę, jakąś Ty okazał mi. Dzięki, żeś przyszedł do mnie, aby dać radość mi. Odtąd już będę Ci śpiewał, aby podziękować Ci. Odtąd...